Witam. Jeżeli chodzi o ten seks tutaj na blogu, to tak troszeczkę niebezpiecznie, dlatego że go przemyciłem zupełnie w inny sposób, ponieważ wiesz, bałem się, dlatego że YouTube to mechanizm i nie ma człowieka, tylko wiesz, seks i mi zbanuje. Jaką umieściłem w wielu, wielu, wielu innych sytuacjach, które są bardzo tutaj drastyczne. Ja nie wiem, czy ja pociągnąłem nawet ten. Muszę zwrócić uwagę, bo miał być taki cykl. I chciałem sprawdzić, czy mi to nie zbanują albo nie wyrzucą, bo wszystko, co się z seksem wiąże, to słowo seks to jest tabu. W dodatku w Polsce też jest tabu, a w rzeczywistości to 90% nie. Wiesz, chciałem założyć coś, znaczy to jeszcze jest bardzo w zamyśle, stworzyć takie sceny bardzo erotyczne, wiesz, chociażby w literaturze. Przecież mnóstwo jest Fredry, wierszy, takie, ale wielu poetów, wielu pisarzy ma bardzo erotyczne sytuacje, które warto by było przypomnieć ze względu na to, że one stwarzają jakby wartość narodową, tak? Przecież no to, co stworzył Fredro, to jest, że to jest wulgarne. No w pewnym sensie jest, ale Kochanowski też to tworzył. A kto tego nie tworzy? Musi być to w pewnym sensie wyuzdane i wulgarne. Jeżeli jest, dlaczego? Dlatego, że my tak podchodzimy do tego. W rzeczywistości nie. Jest to normalna funkcja, normalne życie, normalne działanie. Nie wiem, no, mnie się wydaje, że nie ma sensu wygłupiać się, działać w taki sposób, bo jeżeli działamy w ten sposób, to nie jesteśmy mało poważni. Ale erotyzm jest jedną z najpiękniejszych chyba rzeczy, jaka istnieje w ogóle w historii człowieka. Zwierzęta na ogół mają tylko raz w roku ten erotyczny okres. No, niektóre mają 2 razy w roku. Ale ludzie, stworzono nam warunki, że mamy co 28 dni, tak? Ten okres. Tutaj mówię o kobiety, znaczy okres miesiączkowania. I zapłodnienia, więc możemy funkcjonować właściwie w każdym znaku. I w związku z tym wypełniamy jakby 12 znaków, ale nie tylko 12 znaków, 12 spojrzeń. Ale oprócz tego jeszcze planety, przecież każda planeta ma coś erotycznego. Jeżeli patrzymy na Słońce, no to pokazuje nam znak. Jeżeli patrzymy na Księżyc, też nam pokazuje znak. Ten tajemniczości. Teraz, jeżeli patrzymy na Merkurego, to jesteśmy tutaj najbardziej wrażliwi w tym momencie, tak? Na słowo. Ale także układ cały. Teraz, jeżeli patrzymy na następną planetę, na Wenus, to jest twórczość, w którym kierunku pójdziemy. Potem mamy Marsa, w którym jaką energią dysponujemy. Potem po Marsie mamy Jowisz, który jest najbardziej chyba erotyczną planetą ze wszystkich. Nawet jeżeli potrafił mitologicznie, to się zamienić w kamień, żeby z kamieniem mieć potomstwo. Dlatego tak wiele mamy kamieni wśród na naszej planecie. I to jest właśnie tutaj, w tym jest tajemnica. I każda planeta jest. Każdy znak ma swoją tajemnicę. A nie tak rozmawiamy. Nie, erotyzm to jest tylko sektor. Gratulacje, sektor też mówi bardzo dużo. Ale sektor, a co jest, jak nie ma tego sektora? A społeczeństwa są erotyczne, czy nie są? A przypuśćmy w założeniu, czy Ziemia ma erotyczne miejsca, jeżeli przyjmiemy jakieś, z kim byśmy chcieli, a z kim nie.
I wtedy możemy dopiero zrozumieć pewne rzeczy, dlaczego na przykład nie powinniśmy być na przykład w jakimś układzie czy w jakimś stosunkach z pewnym, bo na przykład nam się wydaje, że tam są latarnie, a tam są czerwone latarnie. I to na tym polega. Także w każdej dziedzinie ten erotyzm jest. Właściwie nie można tak powiedzieć, tak, ale tak się stało. Ponieważ erotyzm powinien być częścią duchowości, ponieważ, jeszcze raz powiedziałem, ponieważ, dobrze, niech będzie, ponieważ chcemy mieć potomstwo. I to jest jakby wstęp wielki do wielkiej gry. Teraz my współcześnie uważamy, że w porządku, ale tylko mamy tam, jak mamy jednego przodka do przodu, to jest wszystko ok. Ale w dawnych czasach nawet można było mieć 17 dzieci. Czy nawet jeszcze więcej. Bo jeżeli kobieta rodziła na przykład trójkami, no to proszę bardzo, no, 3 porody i już 9. Teraz jest kwadrans po trzeciej, dnia 16 października 2018 roku. Macie dowód, kiedy to nagrywa. I teraz popatrz, jeżeli teraz ja na przykład patrząc się 3 pokolenia w dół, było 4. Jeżeli patrzymy jeszcze 3 pokolenia, to było 7. Ale jeżeli patrzymy jeszcze wcześniej, to było 14. Jeżeli jeszcze wcześniej, tam było dużo żon. Ale było sporo tych dzieci. Właśnie, tu jestem spokrewniony, nawet nie wiem, jaki z kim i z czym. I tutaj nieodwołalnie, na przykład niektórzy uważają, że jesteśmy rodziną, a chyba nie, bo jedni są ciemni, drudzy są blondynami. No i to tak jest. Więc trzeba to brać pod uwagę, ten erotyzm. Jednocześnie erotyzm to jest genetyka, jednocześnie to jest pochodzenie, jednocześnie to jest... W astrologii jest to bardzo łatwe do wytłumaczenia, bo można zobaczyć, czy ta osoba jest tą osobą. Czy pochodzimy z tego samego pnia, czy z tego samego pokolenia. Któregoś dnia przyglądam się klientowi. Tak się przyglądam i w pewnym momencie mówię, że najważniejszą rzecz nie zrobiłem, że nie połączyłem swojego kosmogramu z tą, żeby zobaczyć, jakie jest wyjście, jak wyglądają relacje pomiędzy nami. To się tak nazywa relacje. Nieważne, uciekło mi słowo. Też się zdarza. I w tych relacjach przyglądam się. No i niemożliwe. I jeszcze raz. Osoba siedzi, a widzi, że ja coś tak. Ja mówię, wie pan co? Tak z ciekawości. Ma pan dane swoich dziadków? No mówi, mogę do mamy, czy to ta. Mama będzie wiedziała, a i tata też jest, także spokojnie mogę się dowiedzieć. No i się okazało, że to kuzyn. I to wcale niedaleki. Po prostu nie znaliśmy się ze względu na to, że no po prostu jakoś tak się stało. I tak można przez astrologię poznać rodzinę. I tutaj dlaczego? Dlatego, że po prostu jeżeli włosy się nie tak pójdą, no to tak jest. Trzymajcie się, powodzenia.